Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Debata o tym, co leży każdemu na sercu. Mam na imię Zofia, mieszkam w Krakowie. Ukończyłam matematykę na Uniwersytecie w Krakowie. Teraz studiuję teologię biblijną w Warszawie. Jestem rencistką, uczę się języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego. Mam syna Bożydara, on ukończył ekonomię na Uniwersytecie w Wiedniu. Pracuje i mieszka w Wiedniu, w Austrii. Ożenił się z Austriaczką. Mam dwie strony internetowe i blog. Zapraszam serdecznie na strony internetowe na debatę o przyszłości, o jej perspektywach. Myślisz o przyszłości, drogi słuchaczu? Jezus Chrystus przyjdzie z nieba na ziemię. Czy jesteś gotowy? Znaki końca świata się wypełniają. Mateusz, rozdział 24, mówi o wojnach, pogłoskach wojennych. Te rzeczy muszą się zdarzyć, ale koniec jeszcze nie nadejdzie. Wystąpią trzęsienia w różnych miejscach na ziemi, głód. W tym czasie wielu ludzi odejdzie od wiary i będzie wielkie zwiedzenie. I jedni drugich będą nienawidzić. I pojawi się wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. Wielu przyjdzie w imieniu Jezusa i mówić będą: ja jestem Chrystus, i wielu zwiodą. Ponieważ wzrośnie podłość, miłość oziębnie. Ewangelia o Królestwie Bożym głoszona będzie w całym świecie na świadectwo wszystkim narodom i wtedy przyjdzie koniec świata. Jezus Chrystus przyjdzie na świat. Czy w to wierzysz? Czy ty myślisz o tym? Apokalipsa świętego Jana mówi także o Jezusie Chrystusie, o Jego przyjściu na ziemię. Co o tym myślisz? Odpowiedz proszę. Dziękuję.